Niedzielne południa w Muzeum Śląska Opolskiego. Teraz w dobie pandemii chyba najciekawsze spotkanie, które może i Państwu, i mnie się przydarzyć. Zwłaszcza kiedy mówimy o takich eksponatach, które chcielibyśmy mieć w swoim posiadaniu, zwłaszcza jeśli mówimy o pieniądzach. Pieniądze może szczęścia nie dają, ale dają też szczęśliwe opowieści. I taką kolejną opowieść właśnie będziemy mieli dla Państwa przygotowaną z naszym gościem, panem Witoldem Garbalem. Dzień dobry, panie Witoldzie. W tym pierwszym odcinku mówiliśmy o tych najstarszych monetach, ale jak to i w ubiorach, jak to i w innych kontekstach różnych innych rzeczy, także i przy okazji monet. Chciałbym pana zapytać, czy w historii Opola także były takie, które uznawalibyśmy dzisiaj za piękne, najpiękniejsze, najbardziej takie budzące zachwyt ewentualnie samych twórców tych monet, jak i oczywiście mieszkańców, którzy później z tych monet korzystali? No na pewno nie będą nimi monety średniowieczne. Jeśli sobie przypomnimy, jak wyglądają te monety średniowieczne. Nie dosyć, że małe, jeszcze często po prostu wytarte. O mało czytelnym rysunku stempla, na ogół, bez napisów, bez dat. No, są strasznie trudne w identyfikacji, a poza tym no, nie są efektowne. Czy są piękne, to już jest rzecz gustu. Gustu oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o monety, które bite były w Melnicy Opolskiej, a które uchodzą, można powiedzieć, za najpiękniejsze i najokazalsze, są to monety bite przez Karola Ferdynanda Wazę. Był on młodszym bratem króla polskiego Jana Kazimierza, również Władysława IV. Jan Kazimierz, wstępując na tron Polski w 1648 roku, przekazał księstwa opolskie i raciborskie młodszemu bratu w zamian za rezygnację z roszczeń do korony Polski, czyli forma rekompensaty. Ale jeśli chodzi o tego władcę, o którym pan wspomniał, to przecież jego historia związana z Opolem jest dość krótka. Tak, jak już wspomniałem, nominalnie został księciem opolsko-raciborskim w 1648 roku. Monety wybijał w latach 1653-54, a już w następnym roku, w 1655, niestety przedwcześnie zmarł. Stąd tak krótki pobyt, ale niezmiernie intensywny, jeśli chodzi o bicie monet. Tutaj emitowane zostały przez niego grube monety, złote dukaty i nawet ich wielokrotności. Dwu, trzy dukatówki, okazałe talary. Bił również szereg drobnych monet, ale upamiętniły się przede wszystkim te grube, te najbardziej okazałe. Karol Ferdynand Waza, można powiedzieć, był koneserem. Sam zbierał numizmaty i zadbał o to, żeby być emitentem tych bardzo efektownych monet. Często wybijał je jako tak zwane klipy, czyli monety nie na podłożu okrągłym, nie na krążkach, tylko na prostokątnych bądź wielobocznych płytkach. Oczywiście już za czasów Karola Ferdynanda takie klipy były już takimi numizmatami czysto kolekcjonerskimi. Czyli nie handlowano tym, po prostu znaczy nie, nie używano. Absolutnie one nie trafiały do obiegu. Podobnie zresztą jak takie najbardziej okazałe dukaty, najpiękniejsze talary, one bardzo rzadko znajdowały się w obiegu. Dzięki czemu dotrwały do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Wspomnę jeszcze tylko, że Karol Ferdynand Waza jako koneser zamawiał specjalnie projekty stempli menniczych u znanego wrocławskiego medaliera Jana Buchheima i monety te kosztują majątek i nas po prostu nie stać na zakup tak drogich numizmatów. Organizując wystawę poświęconą historii pieniądza w Opolu kilka lat temu, musieliśmy pożyczać takie rarytasy z najbardziej renomowanych placówek, między innymi z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum we Wrocławiu.
No, nie muszę chyba dodawać, że wyprawa pod te kosztowności musiała się odbywać w towarzystwie uzbrojonego konwojenta. A kiedy muzeum zostanie ponownie otwarte, aby te podwoje jak najszybciej otworzono, to które z tych monet, o których pan wspomniał, będzie można obejrzeć właśnie wchodząc do muzeum? Między innymi te, które tutaj widzimy, te dwie. Ponieważ chciałem jednocześnie państwu zaprezentować coś z naszych zbiorów, coś, co można by było uznać za piękną monetę, nie tak efektowną jak monety Karola Ferdynanda, wazy. Natomiast jest to rzecz godna uwagi, chociażby z tego względu, że bardzo stara. Jest to dwa trojaki z mennicy, niestety nie opolskiej, ale toruńskiej, liczące praktycznie 500 lat. A w stanie można powiedzieć idealnie. No, bardzo ładnie wyglądające. Z 1529 roku dwa egzemplarze, awers, rewers. Proszę zwrócić uwagę, że mimo niewielkich rozmiarów tam na tej monecie możemy odczytać wielką ilość detali. Co ciekawe, takie trojaki, które były bardzo rozpowszechnione na przełomie XVI i XVII wieku w całej środkowej Europie, były wybijane również w Opolu, ale o tym już w następnym odcinku. Skoro pan Witold opowiedział nam tę historię niezwykłą i zaprosił na następny odcinek, to ja zdradzę państwu jedną rzecz. To słowo mennica, które pojawia się w wielu kontekstach właśnie w naszej rozmowie, też będzie słowem kluczowym. Ale dzisiaj jeszcze będzie jedno kluczowe zdarzenie, bo za chwilę zadamy państwu kolejne pytanie konkursowe, a kolejna moneta jako nagroda też już na państwa czeka. I czas na kolejne pytanie konkursowe i kolejną niespodziankę dla państwa. Ta oto moneta, wybita przez Narodowy Bank Polski, trafi do kolejnego szczęśliwca, który tym razem odpowie na następujące pytanie. Który z opolskich władców XVII wieku bił w mennicy opolskiej uznawane właśnie za najpiękniejsze, najciekawsze monety wieku XVII? Przypomnę, który był to opolski władca. Czekamy na państwa odpowiedzi w komentarzach pod naszym filmem, w naszym poście. Pierwsza z osób, która poda prawidłową odpowiedź na to pytanie, otrzyma tę oto nagrodę. Szczegóły regulaminu znajdą państwo na stronie internetowej www.opole.pl, a nasze kolejne spotkanie już za tydzień.